Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie, chłopaki, w ogóle? Idziemy, manifestujemy. I co, już koniec? Ja, spowodził się pan. No. Dzień dobry, brał pan udział w demonstracji Pomorska Telewizja Narodowa. Dzień dobry. Dlaczego pan brał udział w demonstracji? O co chodzi? Ponieważ jestem przeciwko przyjmowaniu jakichkolwiek osób z kultury muzułmańskiej i Bliskiego Wschodu, ponieważ oni są agresywni, jest to widać. Może nie wszyscy, ale jednak te osoby, które się pokazują, dają świadectwo wszystkich. Jeżeli Polak jedzie za granicę, to osoba za granicą ocenia go po tym, jak go zobaczy. Dobrze, a jest pan gdańszczaninem? Tak, jestem. Pan wie, że w Gdańsku mamy meczet, jest no, Związek Tatarów Polskich. Tak, oczywiście. Którzy tutaj od zarania dziejów są i walczyli naszej armii. Dlatego powiedziałem, I co? I co pan o tym sądzi, o tych Tatarach? Że to są muzułmanie. Nie, pan teraz przekręca moje słowa. Ja powiedziałem nie, wyraźnie, mówię, że jestem jest? Przeciwko przyjmowaniu muzułmanów z Bliskiego Wschodu. Czyli Tatarzy, tak jak pan wcześniej powiedział, są nomadami. Oni pochodzą ze stepów środkowoazjatyckich i przybyli w te tereny bardzo, bardzo dawno temu, około, no nie wiem, żeby teraz nie strzelać, 700 lat temu. Oczywiście oni mają zupełnie inny pogląd na islam, nie tak jak ludzie z Arabii, Syrii, czy Iraku, czy Afganistanu. To są ludzie etnicznie pochodzący z Bliskiego Wschodu i uznają ten islam jako za religię właśnie wojny, co widać od samego początku, choćby od podboju chociażby Mekki przez Mahometa w VI wieku. Przepraszam, czy pan studiuje historię, pan tak dobrze zna historię? Nie, ale się bardzo interesuje. I mówi pan o temacie no, jestem, muzułmanów. Nie jestem zawodowo, nie się zajmuję historią, nie studiuję, ale jestem. A co pan robi zawodowo? Zawodowo jestem, znaczy jestem studentem, nie jest zawód. Studiuję pan. No, dorabiam sobie. Na jakiej uczelni? Na Uniwersytecie Gdańskim. Aha, no to życzę powodzenia. Na którym roku? Jak pan ma na imię? Jankowski Aleksander. Aleksander, no życzę wszystkiego dobrego. Ja panu też, do widzenia. Idziemy dalej, właśnie się skończyła demonstracja. Demonstracja, no, w której brało udział bardzo dużo, nawet były dwie demonstracje, więc i tak to wygląda. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Panowie brali udział w demonstracji? Oczywiście. A dlaczego? Może panowie powiedzą. A dlaczego? A czy jest pan w stanie na tą chwilę przyjąć rodzinę czterech osób? Znaczy ja nie, no ja nie przyjmuję nikogo, bo ja jestem single. Pan... Ja nie mam rodziny. Ja też nie mam. No dobrze, ale no, dlaczego demonstrowaliście? No powiedzcie tak konkretnie, o co chodziło tutaj w tej demonstracji? Uchodźców. Generał. Tak. Generał. Pan jest generałem? Ja jestem dowódcą. Tak. No tak, ale generał z rękami w kieszeni to nieładnie. Proszę, a pan to co ma? Ja nie jestem generałem. Ja jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej, Sławomir Ziembiński. A pan jak się nazywa? Sławomir Ziembiński. Ja się nazywam... Pan wejdzie w YouTube, a pan zobaczy. Kurde, jakąkolwiek legitymować. No pan jak policjant. Jeremiasz Kowalski. Tam jest takie słowo. No to niech pan mówi, da pan koledze powiedzieć, dobrze? No słucham pana, panie generale. Proszę pana. Wypierdolcie uchodźców w pizdu. Czy pan jest w stanie ale tam... Ale pan niech powie, no ja teraz pana, czy pan, za chwilę będę z panem rozmawiał. Czy pan jest w stanie płacić podatki na... No i tak płacimy, no. Zawsze płacę podatki. Oczywiście, pan płaci podatki. Ale niech pan mi powie, z jakiej racji mamy im dawać, gdzie oni przyjeżdżają do Polski, nie będą szli do pracy, tylko przyjeżdżałem na socjal, żeby dostać po prostu. U nas kiepski socjal. U nas nie ma socjalu. Dlatego oni chcą uciekać do Niemiec, tak? U nas oni płacił parę groszy. Oni przyjeżdżają do Polski, żeby pojechać do Niemczech. No, ale nie wiadomo, czy ich tam puszczą, bo teraz granice Niemcy zamykają. Słyszał no teraz się robi, to co teraz się robi, bo pani Merkel sobie uświadomiła, jakie zrobiła bagno. No pani Merkel to powinna podać się do dymisji chyba. Tam jest chuj, czas najwyższy. Jej w ogóle nie powinno być na tym miejscu, gdzie jest. Dobra, co pan chciał powiedzieć? Może pan powie dwa słowa. Dobra, to panów coś ma do powiedzenia na ten temat? Co ja mogę panu powiedzieć? Ja panu będę patrzył w oczy, nie w obiektyw. No proszę. Ja ich nie chcę tutaj. Nie chcę pan kogo? Na tym jesteśmy wychowani. To jest nasza Polska. A ja mam tu takie pytanie do panów, bo czy wy wiecie, że mamy meczet w Gdańsku i jest tutaj... I są Tatarzy, krymscy, którzy tutaj ja nawet tak, filmowałem z nimi, robiłem filmy, reportaże, bo oni tu żyją od lat. I byli w naszej armii, w wojsku naszym. I co o nich sądzicie? O nich... Wie pan co, inaczej, mają żony, tak, mają rodziny. Jeżeli człowiek jak każe, oni są Polakami, tak? Oni są Polakami, no, to jest po polskie mają. My tu nie mówimy o takich ludziach, mówimy tutaj o typowych Syryjczykach. To są ludzie w wieku poborowym, którzy przychodzą tutaj... No pan też jest w wieku poborowym. Oczywiście, że jest. No tak, ale mówimy o nich. Mówimy o nich. Przychodzi taka...
przychodzi taka ludność, których jest przez media kreowane, że tam niby są kobiety, dzieci. To jest gówno prawda. No pokazują tam, też, tam, na komponach dzieci jest. 70% to, jest, to są faceci w wieku poborowym. Aha. Co się działo w Paryżu? No wiemy, wiemy. Dwójka z nich była właśnie tymi... No ale większość była tubylców, Francuzów. Proszę panie. Muzułmanów, Francuzów. Tak, to był zamach drugie, trzecie pokolenie tak zwane. Dokładnie. Ale były dwie osoby udokumentowane, zewnątrz. Które... Dobra. No dobra. Bo ja... No kończę z panem może, no dobrze. Ja... To już mówię. Co? Jedno słowo, które najbardziej kojarzy się z islamem. Jebać świnie. Nie wiem. Świnie. Dobra, idę, dziękuję. Dobra, z Bogiem. Cześć, Bogu. Widać tutaj duża ilość policji tam stoi. Jest tutaj trzy radiowozy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Dlaczego braliście udział w demonstracji, może powiedzcie młodzieży? Dlaczego? Bo jesteśmy, z jakiego powodu? Jesteśmy przeciwko temu, żeby sprowadzać do nas totalnie obcych nam kulturowo ludzi, imigrantów, tak zwanych uchodźców. No ale tak zwanych? Nie, uchodźców to uchodźców może tak, możemy się zastanowić, ale to nie są uchodźcy, bo jak byli uchodźcy, to by przyjechali do pierwszego, lepszego, bezpiecznego kraju. A uważa, że pan, że Polska jest niebezpieczna? Ale gdzie jest Polska, a gdzie jest wojna? No wystarczy zobaczyć na globus, ile jest innych miejsc. Rozumiem, czyli za daleko Polska jest od tych krajów, gdzie się wojna toczy. Oczywiście. A pani co sądzi o tym? Tak samo kolega. Znaczy konkretnie, no bo ja panią pytam teraz. Niech pani za siebie mówi. Ale gdzie ja się teraz roz... No przyszła pani na demonstrację. Dlaczego pani przyszła na demonstrację? Ja się wstydzę. No niech pani się nie wstydzi. Dlaczego pani przyszła na demonstrację, może pani powiedzieć? Ja przyszłam na demonstrację, bo jestem takiego samego zdania jak kolega. Jak pani ma na imię? Ania. Ania, aha. No dobrze, no to pani jest Ania z Zielonego Wzgórza na pewno. Nie, z Kujaw. Narodowa Runia pozdrawia Telewizję Narodową. Ahoj, cześć. Czołem. Witajcie. A panowie, dlaczego przyszli na demonstrację Pomorska Telewizja Narodowa? O, lubimy. Lubicie demonstrować? Tak, bardzo. Tak, szczególnie pan? Bardzo lubimy. Szczególnie. No, ale tak może tak konkretnie. Nic nie mamy do roboty, więc sobie chodzimy i demonstrujemy. Aha, i to wam pomaga w życiu? Tak, w życiu, bardzo. Poprawia nam nas. A z jakiej organizacji jesteście? Ja jestem z Ligi Obrony Suwerenności. Aha, pan też? Trzymaj się. Ja od Pinocheta. A, to pan z nim trzyma. No rozumiem. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co panowie tu robią? Zbieramy podpisy odnośnie decyzji Rady Miasta, odnośnie przyjmowania, dawania mieszkań socjalnych imigrantom. No nie wiem, przecież nasi bezrobotni, bo ja prowadzę fundację gospodarczą, która pomaga bezrobotnym. Moje nazwisko Sławomir Dziembiński. No i my mamy mało mieszkań dla swoich naszych tu mieszkańców Gdańska, tak, którzy żyją w ubóstwie. Jeden pan, u którego zbierałem podpis, miał za złe władz miasta Gdańsk za to, że na mieszkanie socjalne czekał 12 lat. Aha. Tymczasem nielegalni imigranci dostają to mieszkanie od tak. Nielegalni? Nielegalni imigranci. Niektórzy dlaczego są oni nielegalni, są nielegalni, niektórzy legalni, niektórzy nielegalni, ich nie da się rozdzielić. No jest procedura, która mówi, że trzeba ich sprawdzić, żeby tutaj dostali jest, ale niestety, jak kartę pobytu stałego albo coś w tym rodzaju. Niestety nasze służby nie są na tyle przygotowane, aby ich rozdzielać, nielegalnych od legalnych, więc nie wiemy, czy nie umiem tego zrobić. Niestety, nie wiemy, czy to jest potencjalny terrorysta, czy naprawdę uchodźca, chociaż wiadomo, jak wiadomo. I dlatego zbiera się te podpisy. Tak. I to jest, kto to zbiera? Jaka to organizacja? Okay. Nie, dobra, ja wiem o co chodzi, ale kto to zbiera jako organizacja? O to mi chodzi. Ogólnie nie jesteśmy zrzeszeni żadnej partii, niestety. Jesteście tak społecznie sobie zbieracie. Wolontariat. Tak, pomagamy partii Korwin ogólnie. Aha, w Korwinem współdziałacie. No, życzę powodzenia, dziękuję. Dziękuję, uprzejmie, miłego dnia. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dlaczego wy tutaj przyszliście na demonstrację? Nas tutaj nie ma. Ale pan jest jeszcze, nie widzę. Nie ma tutaj mnie. Nie, przecież, nie ma. Panu się tylko wydaje, że tu jestem. Pan tu stoi. Nie, pan a jeszcze... tam stoją radiowozy. Pan jest, ale ma pan dobry sen. Nie, no ale ja widzę, że jeszcze tu stoicie, bo przyszliście na demonstrację, była ale już. Nie, jaka demonstracja? I z jakiego powodu ta demonstracja nie była nie przeciwko uchodźcom? No bo to wszyscy nie tak było. Mówią. Wszyscy nie tak było. Mówią. Wszyscy po drodze szedłem, to oni wszyscy mówili, że oni byli na demonstracji. Wie pan, wszyscy mówią też, że będą pieniądze rozdawać na ulicy. Nie, to tylko niektóre partie tak mówią. Nie wszystkie. Nie, no dzisiaj nic nie było, spokojnie. Ale spokój był. Generalnie nic się nie działo takiego, co by... Kulturalne manifestacje, rodziny z dziećmi. Policja nie interweniowała. Rodziny z dziećmi, policja nie interweniowała, wszystko było okej. Tak, pod sztandarami biało-czerwonymi. Tak, jasne. I zielonymi też biało. Jasne, dobra. Wszystkiego dobrego. Ahoj. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Dlaczego pan przyszedł na demonstrację? No? O, to jest pytanie. Dlaczego pan przyszedł na demonstrację dzisiaj? Na razie.
Nic pan nie ma do powiedzenia? No nie chcę gadać. No. A może pan pokazać taką tabliczkę, bo co tam pisze na niej? Bo chciałem dla widzów, co to jest, o co to chodzi? Aha, to są takie jakieś o. Europa 2015, Euroarabia 2030. A czyli perspektywicznie patrzycie na życie. A tu co jest? Pod tymi symbolami ginęli twoi dziadkowie. Chcesz, aby twoje dzieci ginęły pod twym... Szara? Co to znaczy? Szaria. A szariat, aha. Czyli pan szariatą nie popiera? No, stanowczo. A z jakiej organizacji jesteście panowie? Można wiedzieć? Niezrzeszeni. Tak, po prostu przyjdziecie na demonstrację, demonstrować swoje poglądy. Oczywiście. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, tu widać już, oni się wszyscy rozchodzą. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Smacznego. Pomorska Telewizja Narodowa, a co wy tu robicie w ogóle? Stoimy. No nie kręć mnie, jak jem. No, no, no to jest rzecz ludzka, każdy coś tam musi przekąsić. Szczególnie jak się już napracował. Pan dlaczego przyszedł na demonstrację, może pan powie? Nie będę odpowiadał. No dlaczego? No to przecież to nie jest tajne. Tutaj dużo młodzieży się wypowiadało przed chwilą. Pomorska TV. Tak. Pomorska Telewizja Narodowa. Ale Narodowa. Ja nie, czerwony, nie. Czerwony korsarz. No. Ale ja nie jestem skręcony. To ja nie kręcę, proszę, ale ja nagrywam. Dzień dobry, a pan mógłby powiedzieć, dlaczego pan przyszedł na demonstrację? Serce mi to kazało przyjść. Serce kazało pan przyjść. Tak jest. Czyli co, nie chce pan, żeby uchodźcy do Polski przyjeżdżali? Wniosek. Nie pamiętam, zagrożenie jest oczywiste, co się no to dzieje wiemy, się, wiemy. W Europie. Jasno pokazuje, że to nie Merkel miała rację tylko my Polacy. Jasne. Smacznego, dziękuję. Dziękuję. No tak to wygląda, no już niektórzy są zmęczeni, nie chcą rozmawiać. Dziękuję, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Po demonstracji zrobiłem taką krótką retrospekcję z uczestnikami jej. Ahoj.